No dzień dobry. Właśnie jestem po obiedzie, krykersy żeśmy zjedli i mogę grać w pszną przygodę w grze Zew Choroszczy. Przechodziłem sobie to wczoraj i powiem wam szczerze, że na pewno nie zakończymy sobie tego w jednym odcinku, będą dwa odcinki. No i oczywiście witam po przerwie dwutygodniowej. Teraz już będę się starał, żeby 2-3 filmy tygodniowo się pojawiały. No ale nic, robimy kontynuuj. Szczerze, nie wiem dlaczego Raid Lublinem jest zablokowany. Nie rozumiem tego, to może jakiś błąd jest. Kłótnia małżeńska to nie. Odśnieżanie. Muszę sobie przypomnieć. Raid Scooter nie, lot nad Białym Stokiem. Okej, dobra. Level 9, Stage 1. Tak, to jest ciekawa plansza. Jak w to grałem na początku, to mnie to rozwaliło. Jak, no, powiedział, że brał udział w ochronie papieża. Okej, muszę się tutaj nauczyć, jak to zrobić, bo to jest plansza, że nie możemy za bardzo... A, właśnie. Nie możemy tutaj za bardzo wykraczać poza papa mobile, naszego żółtego papieża. Musimy tego papaja chronić. Kurde. Przy tym musimy też oczywiście chronić samych siebie, nie? I na przykład tak. Jeżeli chodzi o tych terrorystów, to jak widzicie, są trzy rodzaje. I na przykład ten z pasem Szahida jest bardzo prosty do pokonania, bo ma tylko jedno życie, nie? Wystarczy raz w niego strzelać. A, no i komunistyczna wiedźma, bo jak wiadomo, papaj też komunistów musiał się wystrzegać. Afgan chyba jest najsilniejszy z nich wszystkich. I przy tym ma granaty. Okej, mamy kebaby. Ekoparuwa. Nie wiem, co robi wśród terrorystów, ale okej. On bardzo często zmienia fronty. Na przykład uważa, że jest wegetarianinem, mimo że wpieprza sobie skwarki, więc wiecie, no można. To były kamienie, a nie granaty. Póki co chronimy papaja bardzo dobrze. Zbierając przy tym kremówki. Bodajże chyba była ta sytuacja, że nie dość, że on mówił, że chronił papieża. To jeszcze ktoś mu chyba przesłał fejkowe zdjęcie. Znaczy fejkowe, no wiadomo, że prawdziwe. Jak on stał właśnie z pistoletem maszynowym obok JP2. O, młodzież bandycka też szkaluje papieża. I on rzecz jasna w to uwierzył. Więc teraz czekamy na minigierkę, jak jest wicerojem na imprezie w stroju strażaka. Okej, co... Czy jeszcze tu będą jakieś perskie persony, perscy księżęta? Zastanawiam się, czy ten, co prowadzi to auto, jest jakimś, jest na kimś wzorowany, czy to jest po prostu taka postać z dupy. Cieszę się też, że autor zadbał o detale i że rzeczywiście papież ma takie kolory, jakie powinien mieć. Kurde, mam dwa mleka. Muszę... A. Udało się. Widzicie, tych spierdolonych jest bardzo dużo, bo 33 na 33. Aż 33 przeciwników musieliśmy sobie pokonać. Okej, a pamiętacie, jak Conan mówił, że będzie misjonarzem w Afryce? No to właśnie będzie cały świat poświęcony temu. Tutaj jest chyba błąd, bo jest napisane, jakby to profesor Tomasz mówił. Wcześniej tego nie zauważyłem. Matka Boska mnie wybrała do pomocy.
jak święty Krzysztof, jestem misjonarzem kapucynem. Idę nauczać, badać i jeść robaki z cebulką. Z cybulką. Okej. To jest fajny świat. Z tego nowego dodatku chyba najbardziej mi się podoba, ten świat afrykański. A jak afrykański, to na pewno się domyślacie, jacy to będą przeciwnicy. Nigdy nie przestanie mnie śmieszyć boatuszyciel. Robaki będę jeść. No tak, umba umba tutaj będzie. To jest ciekawe, że on ma kiełbasę nabitą na dzidę, ale jednocześnie rzuca bananami. O! Są wielbłądy z Kętrzyna. I teraz nie jestem do końca pewien, czy dobrze kojarzę, ale chyba to jest aluzja do tego, że on twierdził, że w Wilkowie były jakieś wielbłądy. Że sąsiad miał wielbłąda w Wilkowie. I to jest chyba aluzja do tego, ale jeżeli nie, jeżeli się mylę, a wy wiecie, że to jest aluzja do czegoś innego, to mnie poprawcie, nie? Okej, Kętrzyn. Kolejny kętrzyński wielbłąd. To nie jest w sumie jakiś ciężki przeciwnik, bo on jest duży, ale jednocześnie nie jest jakoś super zwinny, czy jakiś super... super jakiegoś ataku nie ma. Czekaj. A, dobra. Robaki będę jeść. A, pierwsza rzecz, na którą się wpierdzieliłem, jak grałem początkowo, to był kaktus. Bo wiecie, na przykład w niektórych platformówkach kaktusy rzeczywiście nas mogą wżyć, wiecie, ugodzić i zabrać nam życie. Ale no są takie gry, gdzie można na nie skakać. Albo są też takim elementem tła, nie? Na przykład w Super Mario Bros. 2 da się łazić po kaktusach. W tej grze na Pegasusa, którą kiedyś nagrywałem, zwariowane wyścigi, tam też były kaktusy i one już zabijały, nie? No i tu jest tak samo. Nie podoba mi się tutaj jedna rzecz, która będzie, ale to chyba nie w tej rundzie, to potem. Okej. Małpa Skleosina. Idealnie oddali tutaj, bo to jest Pato TV, z tego co wiem. Ciekawe jest to, że on przecież już był, nie? Wcześniej, tylko pod inną jakąś postacią. A może nie? Może to był Major? Tak, był jeszcze Major. Przerobiony na szympansa. A chwila, a co mi dają w ogóle robaki? A, sypukcje. Okej. Dobra, boatuszyciel. Boatuszyciel i umba umba. Mamy lepianki. Wybijamy tutaj ludność autochtoniczną. Jak widzicie, nie chcą oni przyjąć religii choroszczańskiej do swoich serc. Z całego serca jedziemy na policję, żeby to się stało. Okej. A, ważna rzecz. Widzicie, jak knur ten kuca. On wznosi modły do Boga. Ja nie jestem Shrekiem, ja nie jestem grubasem. Jak mnie Pan Bóg stworzył, taki jestem. Okej, to był prościutki levelik. Ale potem będą różne cuda. Okej, mamy jeszcze bardziej afrykańską muzykę. No i oczywiście Eli Lipton też nie mogło zabraknąć. Ewa Lipka, przepraszam. Mi się już uniwersa mieszałem. Mexicano, Africano. Powiem wam, że jak tak na niego patrzałem, to byłem przekonany, że to jest Major, ale rzeczywiście on wcześniej się pojawił i tak. Czy w tym meksykańskim stroju, czy na skuterze, no to był on. Uważaj, kapucynie, gruba świno.
wpadniesz w ruchome piaski na dłuższy okres czasu i się nie wygrzebiesz. Ja się nie boję się. No nie wierzę, a rób co chcesz, kurwa. Okej, tu są ruchome piaski i to jest coś, co nie do końca mi się podoba. No bo tak. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie one działają. W sensie... rozumiem, że na przykład, no jak tu jest mleko, czy tu są banany, to tam teoretycznie nie powinno być tych piasków. Tylko, że właśnie to tak nie działa zbytnio. Albo na przykład w miejscach, gdzie są te takie... Gdzie są te takie strzępy piasku, nie? I w niektórych momentach jest to bardzo trudne do odkrycia, nie? Moim zdaniem ruchome piaski powinny być tak zrobione jak na przykład w Adventure Island. O, mgiełka mitomani. Tak jak w Adventure Island, nie? Gdzie możecie wpaść, ale macie szansę się uchronić przed tym, jeżeli wystarczająco dużo będziecie skakać. No ale rozumiem, bęben tutaj blokuje to wszystko, więc też trzeba mieć to na uwadze. Panie, nie obrażaj pana. Robaki będę jeść. Okej, teraz nie pamiętam, którędy się tu szło. Bo widzieliście, była jeszcze góra. Na wielbłąda szkoda mi tej mitomanii używać. Mucha afrykańska. Mucha chyba też ma odgłos majora. Okej, dobra, to była ślepa uliczka. Będziemy teraz tarzanem, po lianach się będziemy wspinać. Fuck. Dobrze, że tym tłustym dupskiem na tego kaktusa nie spadł, bo człowiek bez zalet by lamentowałby. Fuck. Mam ostatnie życie. Jak pamiętam, w jednym levelku, niekoniecznie w tym, nie mówię, że w tym, ale w jednym levelu afrykańskim był błąd z zapisem, który przejawiał się tym, że mimo iż zasraliśmy zapis, to po śmierci nie pojawialiśmy się tam, tylko nas brało od razu na początek planszy. A to nie było zbyt fajne. I myślę, że to jest taki błąd, no, jak najbardziej do poprawienia. Teraz tak, jak mam zrobić, żeby się wpasować w te liany, nie? Bo w niektórych grach... O, dobra, udało się. 3-3-3 złote. 3-3-3 złote. Teraz by się przydało, jest mleczko. O, udało się. Na ciebie nie będę używać, bo to... Knut dzika świnia. Wiecie, co by było dobre? Guziec świnia z Afryki. Okej, tu też są ruchome piaski, ale możemy jeszcze iść tędy. Knut jest zachłanny, więc nie ma, że coś się... Znaczy, zmarnuje się wszystko. Ale nawet jak nie skonsumujemy, to weźmiemy, bo jesteśmy łapczywą wiedźmą choroszczańską. Okej, to teraz spróbujmy wykminić te ruchome piaski. Tu gdzie są robale, raczej ich nie będzie. Tutaj też. Poczekamy na tę muchę. Ona tu przyleci. O, możemy sobie uzupełnić mgiełkę mitomani. Czy tu będzie umba umba? Nie, już jest koniec. O, i spierdoliliśmy ze stanowiska wszystkich. Paczek też nie było żadnych. A! To jest ciekawe, bo tutaj znowuż jedziemy, ale mamy też tego majora, który się wkurza, poziom jego wkurzenia. Na chuj ty hamujesz!
Ale ten poziom jego wkurzenia chyba nic nie daje. W sensie jest taki bardziej dla beki. Chyba, że ja... Spieprzyłem tam sprawę, ale dobra. Potem będą takie wyboje, a raczej przepaście. Oczywiście rozpoznaliście zapewne budynek, z którego myśmy pojechali. Toż to Zodiak, cały ten. Okej, okay, tutaj już trzeba docisnąć gazu. Nie ma hamowania. A, to była prosta misja. Gorzej jakbyście chcieli oczywiście niczym Sonic sobie, wiecie, tak czy tam w Elastomanii, nie? Te pętelki zrobić. Kurwa siema. Knurze, przed tobą ekologiczna farma strusi na wynajem. Hoduje je ekoparuwa, stąd płyną na pontonach do Europy, gdzie są leasingowane. Zdajesz sobie sprawę, z czym to może grozić? Ukąszenie strusia? No chuj, przepraszam, że się rugam, ale mniejsza o większość. Trzeba coś z tym zrobić. Okej, i to jest ta misja, która jest niestety trochę skopana właśnie pod względem zapisu. Same strusie są dość trudnymi przeciwnikami, ale mówię tutaj o strusiach luzem. Tak, ponieważ te strusie są trudne o tyle, że one nas atakują nawet kiedy są odrzucone do nas tyłem. Nie musimy niszczyć tych strusi w klatce. Nie będę ich wszystkich niszczyć, bo mi się nie chce. Teraz co tutaj robić, nie? Jakoś się udało, ale to była jeszcze ta prosta rzecz. Te małpy sobie ominę. A. Kurde. Wreszcie jacyś przeciwnicy, powiedzmy, w miarę przystępni. Tylko że jest ich troje, nie? Kurde. Kurde. Wiedziałem, że tak może być. Mogłem go ominąć, no ale cóż. Dobra, już mnie denerwują te strusie. Ekoparuwa to tam wiecie. Bardzo słaby przeciwnik. O ty, za to, że na mnie harknęłeś, też zginiesz. Nic o strusie to zagrożony gatunek, ale jak widać są bardzo pożądane. Trudno jest w sumie zabić tę małpę, głównie dlatego, że jest ona na takiej małej powierzchni. Sorry, że ich ominąłem, ale już naprawdę... Dobra, tym razem mnie nie zabijecie. Robaki będę jeść. Cieszę się, że ten mitomański element nie został tutaj pominięty. I cieszę się, że ta małpa, na przykład tak jak ten Umba Umba, nie strzela bananami, tylko strzela gównem. To jest adekwatne. Pamiętajmy, że szkolna musi... Dobra szkolna to jest szkolna biedna i fekalna. Może nie zawsze fekalna, ale wiecie, tak, żeby raz na jakiś czas był taki epizod, to już jest dobrze. A. Mucha CC. Okej, to właściwie jest ta latająca platforma, na której już nic więcej nie ma. Tutaj mały kaktus, na którego się nie nabijemy oboma kulami bożymi.
No i tak jak wam mówiłem, jest zapis, który nic mi nie daje. Co mnie wkurza zwłaszcza... Jezu. Co mnie wkurza zwłaszcza przy ruchomych piaskach, które jak mnie dziabną, no to... Kurde. O, i widzicie, co się stało. No i okej, większość przeciwników zabiłem, ale tam został właśnie wunsz i dwa strusie. I to jest ten moment, kiedy mogę stracić dość sporo życia. Pomijając już oczywiście fakt, że właśnie są te małpy. No i że jest to jednak kawał drogi. Dobra. Jeden struś to jeszcze nie jest taka tragedia. Te robaki pominąłem, ale uwierzcie mi, że da się je zdobyć. Jakby się odpowiednio uczepić, czy w odpowiednim momencie skoczyć, to dałoby się je zdobyć. Jak rozpoznać te ruchome piaski, nie? To jest to. Trudno stwierdzić te... Bo ta ziemia tak naprawdę niczym się nie wyróżnia. O, udało się. Aż 12 na 26? Znaczy tylko? Gdzie się podzieli ci wszyscy przeciwnicy? Chyba, że... Nie, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Były dwie małpy i był struś, a gdzie się podziała reszta, to nie mam pojęcia. Może mi wyjaśnicie, jeżeli wam się udało mieć maksa, nie? Okej, okay. Siemano, panie K, wiesz co jest za mną? A przepraszam bardzo, a może pan wiesz, panie Pedro? To grobowiec matki Faraona z dynastii Knur, przez wyznawców nazywany także Stryszkiem. Ha, 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 stara babka. No dobra, mniejsza o większość. W jej krypcie znajdziesz skarb. Szczerozłotą babkę ziemniaczaną. Okej. Okay. A. Ej, tu nie sprawdzałem, co jest. Okej, okay, więc jesteśmy w grobowcu. Mumia Faraonu. Znowu rozpierdala cały kosmos. 2. Czy 3 nawet. Jak widzicie, są tutaj właściwie ci sami przeciwnicy. Ale nie zabraknie paru nowości. Znaczy lawa to nie jest w sumie nowość, bo już ona była. Ale mamy wieś komumie. W grobowcu faraonów oczywiście składowało się bardzo drogie rzeczy, a że cena coli jest wysoka, a ma być jeszcze wyższa, to jak najbardziej jest to adekwatne, nie? Okej. Okay. To jest kolejna nowość i tutaj nie wiem, czy to zabija od razu. Natomiast można przejść oczywiście, jeżeli nas to nie dziabnie. No i czego tu jeszcze chodzisz, grubasie? Zawodzisz bębenem i nigdy stąd już nie wyjdziesz. Że u mnie niby bęben? Ja jestem owalny. Urodziłeś się debilem, jesteś debilem i umrzesz debilem. Szkoda, że nie można mu walnąć. No ale dobra. To jest chyba nasze ostatnie spotkanie z Mexicano Africano. A. Kurde, wieś komumie. A zabijemy je, bo nie są jakieś trudne. Teraz przez lawę, teraz tak, tutaj. Nie wiem, co jest na dole. Coś jest. Dobra, chyba wiem... Chyba, jeżeli chcecie wszystko zdobyć, to chyba najpierw tędy trzeba iść. Brakowało mi tych nitroszczurów, dawno ich nie było. Okej, okay, tu są kosztowności.
Ciekawe, czy tutaj są jakieś ukryte przejścia, bo jak grałem, to szczerze mówiąc nie znalazłem żadnych. Jak wiecie, muchy odlatują do ciepłych krajów, więc trudno się dziwić, że jest ich tutaj tyle. Pod skrzydłami bocianów oczywiście. Tylko Knut nie sprecyzował, o jakiego bociana chodzi, nie? Czy tego takiego ptaka polskiego, czy tego od Barnejozy? A chwila, a jakbym tak poszedł? Nie, dobra, tam jest jakiś cień, więc podejrzewam, że może tam nic po prostu nie ma. Nie no, w sumie 14 na 14. To co? Chyba będzie boss. Czemu tu jest Jan Euborodo? To też jest chyba źle. Sarkofag Leonardy. Do kurwy nędzy, ty patrz, żeby twojej chaty nie wynieśli. Ej, właśnie. Właśnie, bo to jest coś, co już było wcześniej. Ta linia dialogowa już była. Czy mi się wydaje, czy mimo, że jest to sarkofag Leonardy, to ona mówi głosem Teresy Korol? Chyba tak jest. Albo nie. Nie, dobra. To mógł być głos Leonardy. Wiecie, ja tak nie za bardzo się orientuję w tych takich najstarszych filmach. Nie za bardzo wiem, jak tutaj pominąć tę panią Leonardę. Ale nie, bo ten, bo jak w nią uderzam, to jest głos Teresy Korol na 100%. Sarkofag Leonardy. I jeszcze to pukanie, nie? Nie wiem, jak wygląda jej... W sensie, czy jest... Czy jakoś można wyczuć to, że ona strzeli we mnie? Czy to jest bardziej taka loteria? O, udało się. Nie wiem, trochę dziwny boss, bo... Właśnie strzela tym laserem, ale w jaki sposób strzela? Jak zrobić, żeby wyczuć, że ona akurat strzeli w ciebie? To też bardzo szybko następuje, nie? Okej. Okej, myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy. No i co, w następnym odcinku sobie dokończymy kolejny ten epizod. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobała ta bębeńska gra i do następnego.